Jo, Siemanko. Ja jestem TechnoGrata i witam was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia i e, no cóż, e, no kolejna paczka ciekawych newsów. Lubię ten format, bo tak jak u siebie gadam o jednym newsie per day. Tak tutaj mogę 20 tematów walnąć wam w jednym filmie, i to jest fajne. I na przykład zacząć od takiego ciekawego tematu, jakim jest Voyager 1. Sonda, która była pierwszym stworzonym przez człowieka obiektem, a przynajmniej pierwszym, o jakim wiemy, który opuścił Układ Słoneczny w 2013 roku. Sonda znajduje się 24 miliardy kilometrów od Ziemi i przestała jakiś czas temu odpowiadać. Wysyłała błędy. Pomimo tego, że tam są redundantne systemy na absolutnie wszystkim, Główny komputer miał drugi główny komputer, w sensie były dwa główne komputery, ale już ten zapasowy to już się zepsuł w latach 80. Niesamowite, 40 lat temu już się zepsuł, a to cały czas gdzieś tam sobie leci poza układ słoneczny, i teraz sonda zaczęła odpowiadać rzekomo. Jakoby się naprawiła. Natomiast odpo sygnał e, taki mający na, za zadanie zadaniem zrestartować został wysłany 1 marca, a wrócił z powrotem 3 marca. E, to, e, to jest niesamowite. Dwa dni leci sygnał, więc wiecie, że stawianie takiej sondy na nogi, gdzie wiecie, jak kompilujecie program, to macie po kilkunastu sekundach, max po kilkunastu minutach e, sprawdzone, czy wszystko działa. To tutaj nie dość, że musicie przerabiać kod, to jeszcze musicie. On tam leci jeden dzień i wraca drugi dzień. No to jest niesamowite, to jest absolutnie dla mnie niesamowite. Jeżeli chodzi o taką futurystyczną technologię, no to zapis danych nie na dysku, a w sieci DNA opublikowano dwa standardy takiego zapisu. I tylko to Wam tutaj zostawię jako ciekawostkę, nie będę omawiał całych szczegółów, jeżeli chcecie. Wbijcie sobie w artykuł, po, poczytajcie, jak to jest zrobione. Mniej więcej chodzi o to, że wyszukuje się w tym całym łańcuchu DNA konkretnej sekwencji, która jest jakby aktywatorem, a i drugiej konkretnej sekwencji, która jest taki, jakby służy do odczytu. Dla mnie, sam fakt, że określono standard zapisu danych w DNA, już jest jakiś niesamowity. Kolejną niesamowitą rzeczą jest operacja przeprowadzona z, przy użyciu czy też z pomocą o Apple Vision Pro, czyli tych gogli rozszerzonej rzeczywistości od Apple. To jest tak, że tak naprawdę tam śmigało na tym zupełnie inne oprogramowanie od specjalnej firmy XX, która się zajmuje takim oprogramowaniem, które już wcześniej powstawały na inne gogle wirtualnej rzeczywistości. Tutaj tak naprawdę został po prostu hardware z tych gogli wykorzystany. Miała to pielęgniarka, która dzięki temu wiedziała, co ma podać chirurgowi, który przeprowadzał operację kręgosłupa. Kolejną inspirującą rzeczą dla mnie, to, to jest taki inspirujący news, jeżeli sami jesteście młodzi albo macie dzieci, albo sami w ogóle chcecie się czymś zająć, że nastolatka stworzyła genialny system do zwalczania owadów, które w 2010 roku przybyły prawdopodobnie z Chin do Stanów Zjednoczonych i w tym momencie nękają jedną trzecią kraju, niszcząc uprawy rodzinne, rodzime gatunki owadów i tak dalej. Prosty mechanizm który zwabia za pomocą żywicy takiego ulubionego przysmaku tych owadów je do siebie, a potem kamery, które są za pomocą uczenia maszynowego nauczone jak wygląda ten owad, aktywują taką elektryczną siatkę, która je zabija i to tak, i ciup, ciup, jeszcze się samo oczyszcza to wszystko. Proste, genialne, jak to opatentuje, to będzie miała masę kasy z tego, więc warto takie rzeczy robić. To jest dla mnie niesamowicie inspirujące i zastanawiam się, dlaczego Kuźwa, ja nigdy się takimi rzeczami nie zajmowałem, a mogłem, mogłem coś pożytecznego dla ludzkości zrobić. Napiszcie, czy te newsy są chociaż troszeczkę dla Was pożyteczne, bo jeżeli zapewniają Wam chociaż troszeczkę rozrywki, to znaczy, że coś robię dla ludzi i możecie przy okazji zostawić subat. E a teraz systemy autonomiczne w samochodach. 14 zostało przetestowanych i żaden z nich nie przeszedł testu. Także wiecie, picobelo, wszystko śmiga. Każdy ma jakieś wady. E, najgorsze w tym wszystkim jest to, że firma, która przeprowadzała te testy, podała, że tak naprawdę większość rzeczy da się prosto, softowo załatać. E, a to się nie dzieje. E, I sam powiem wam, że biorę udział w, w tworzeniu oprogramowania do samochodów, w których coś takiego już by nie przeszło i kamerka rozpozna, że hej. Ta twarz jest zakryta. Nie można tak jechać autonomicznie. E, a jak jesteśmy przy systemach autonomicznej jazdy, to najpopularniejszy ma Tesla. Swoją drogą bardzo kiepsko wypadł w tamtych testach. E, I Tesla też jest genialna w omijaniu podatków. To jest tak, że Tesla zarobiła w ciągu ostatnich 5 lat 4,4 miliarda dolarów i wypłaciła swoim menedżerom 2,4. Pół miliarda, jeszcze odzyskała zwrot podatków w wysokości 1 miliona od Rządu Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Bo firmy działają na takiej zasadzie, że wiecie, pokazują, że my to tak naprawdę nic nie zarabiamy, bo my mamy więcej kosztów niż przychodów, więc czemu mamy płacić podatki? No i tak robią wszyscy. Na przykład chyba był taki przykład z jakimś jednym. Telekomem działającym w Polsce, który więcej dostał pieniędzy z tych takich tarcz kryzysowych niż zapłacił podatków. To jest w ogóle hit. Hit i nadhity. A teraz hitem na pewno przez jakiś czas nie będzie karta graficzna chińska Moore Threads MMTS80, ponieważ ta karta graficzna, która jest potężną kartą graficzną, taką w sensie gabarytowo, przegrywa z integrą od AMD. To nie tą integrą w Apple, znaczy nie, no w Apple, tak. To są integry w APU, czyli w Ryzenach 8000 G. No i tak wyraźnie z nimi przegrywa, więc no jeszcze Chińczycy długo muszą ak. Jakby no optymalizować swoje karty, zanim cokolwiek z nich będzie, ale wiecie, walczą o swoje więc za jakiś czas możemy mieć na rynku czwartego, piątego gracza e, na rynku kart graficznych ale raczej tych bardzo, bardzo budżetowych e, z kolei Ryzeny jak już przy nich jesteśmy no to taki bez integry, znaczy z integrą ale taką pomijalną, 7950X wyprzedaje się w Stanach pod krypto, krypto, które nazywa się Kubik, a którego opłacalność ostatnio wzrosła przez wzrosty cen Bitcoina i no ta kryptowaluta akurat Bazuje na obliczeniach AVX, chyba bodajże 512. Chociaż czy on ma 512? Ten procesor AVX2 i tak, 512. I dlatego kopane jest krypto na procesorach. Ale czy to ma być, czy może to być jakieś długofalowe zagrożenie dla rynku? Powiem Wam szczerze, nie sądzę. Teraz przeskakujemy do procesorów Intela, więc skoro AMD się wyprzedało, to znaczy, że dobrze się sprzedaje. I w ogóle jest takie ogólne pojęcie, że. Procesory AMD to już są na równi z Intelem. No nie. To tak jak jest ogólne przeświadczenie, że wiecie, Burger King czy KFC są e, konkurencją dla McDonalda. No nie. Teoretycznie tak, bo widzimy je często w galeriach obok siebie, ale w praktyce skala jest gigantycznie na korzyść McDonalda. Tak samo jest z Intelem, który sprzedał 6 razy więcej procesorów niż AMD. 6 razy więcej procesorów, 50 milionów procesorów dostarczyło, dostarczył Intel w minionym roku. Tutaj macie te słupki: Intel, AMD, Apple. Także różnica jest kolosalna i to jeszcze naprawdę bardzo dużo, że wody w Wiśle musi upłynąć zanim jakkolwiek te słupki się poprawią przy założeniu, że Intel tą dynamikę zacznie tracić, a na razie zyskał 3%, a AMD straciło 1%, więc... Ta różnica nadal jest kolosalna pomiędzy tymi firmami. Jak jesteśmy przy Intelu i ich procesorach, to Intel w procesie 1,4 nanometra, chociaż nie powinno się go tak nazywać, ale 14A, czyli 14Ω, ma uzyskać 15% wyższą wydajność niż w procesie 18A i w procesie A14 ma uzyskać kolejne 5%. To tylko taka ciekawostka tych procesorów. Doczekamy się pewnie za jakiś. 5, 6, 7 lat w tych kolejnych generacjach. Chociaż być może już w, przyszłym, w przyszłej generacji doczekamy się właśnie 20 A, więc no, na to czekam niecierpliwie. Teraz Nvidia. Nvidia, która jest specjalistką od AI, a która ponoć uczyła się na testach pisarzy, tekstach pisarzy, których teraz trzech pozwało Nvidia. NVIDIA w ogóle uczyła swoje AI na 4 tysiącach różnych treści, różnych książek, dwu, przepraszam, nie 4 tysiącach, tylko 200 tysiącach i usunęła tą bazę, więc ci pisarze już mówią, że hej, patrzcie, usunęli, to znaczy, że przyznali się do tego, że nielegalnie uczyli, to z naszych książek to AI, teraz to AI pisze lepsze książki niż my. No, może tak nie powiedzieli, ale no to z drugiej strony to takie trochę chamskie, że ty coś stworzyłeś jakieś dzieło, ktoś na podstawie twojego dzieła tworzy maszynkę do zarabiania pieniędzy i ty nic z tego nie masz. Nie wiem. Dajcie znać co o tym myślicie. Dla mnie to takie trochę śliskie. A teraz karty graficzne dla graczy od Nvidii. Seria 4000 super już poniżej MSRP, co jest o tyle dobrą wiadomością, że tych kart generalnie brakuje, czy też brakowało, ale ich ceny bardzo fajnie, przyjemnie spadają. Więc całe szczęście, no coraz tańsze te superki. Z drugiej strony ciężko się dziwić temu, że są coraz tańsze, bo coraz bliżej jesteśmy premiery serii 5000. Najpóźniej zacznie ona debiutować pod koniec tego. Garo cool. ku no i raczej na początku te najsilniejsze modele, a później dopiero te słabsze, tak czy inaczej, no wiadomo że jak się pojawią już tam nie wiem RTX 5090, no to zaczną tanieć bardzo mocno karty serii 4000 no ale tutaj nie pokuszę się o stwierdzenie, czy należy czekać na tą premierę, czy nie, bo tak naprawdę nie wiemy do końca kiedy ona nastąpi bo może nastąpić w tym roku, ale to nie jest na 100% pewne jeżeli chodzi właśnie o serię 5000, to mamy tutaj mały zwrot jeżeli chodzi o konfigurację pamięci, bo ostatnie newsy były na ten temat, że nie będzie 512-bitowej szyny pamięci w tych kartach. A teraz cockpit donosi, że być może najwydajniejsza karta taką, taką właśnie magistralę pamięci dostanie, to by było naprawdę coś i to by oznaczało, że 5090 będzie mogła mieć nawet 36 GB pamięci VRAM. No Ciekawe, bardzo ciekawe. A jeżeli chodzi o karty z niższych półek, no to one tutaj mają zachować bardzo podobną konfigurację pamięci jak y, seria 4000, czyli 256 bitów na GB 203 i to jest, to jest rdzeń. Y, który będzie prawdopodobnie w kartach pokroju 80 i jakichś pochodnych. Potem 192 bity, to z kolei pewnie 5070 i tak dalej. No i słabsze karty już na 128 bitach. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. E, jeżeli by tak było, to znaczy, że nie będzie tutaj rewolucji w konfiguracji ilości pamięci VRAM i nadal będziemy mieli podobne konfiguracje jak w serii 4000, tylko, że prawdopodobnie szybsze GDDR7. Nintendo Switch 2. Która już miała być, ale w koniec końców doszło do tego, że jeszcze jednak, nie, jeszcze trzeba jednak poczekać. E, prawdopodobnie pojawi się dopiero w przyszłym roku, um, albo pod koniec tego, ale raczej w przyszłym, i ma być słabsza od. Xboxa Series S, konsoli, która już ma ponad 2 lata, która już w momencie premiery była słabiakiem. Natomiast Switch 2 ma rzekomo postawić bardzo mocno na DLSS i go wykorzystać do właśnie fajnej, potężnej um, mocy, czy też tam wykorzystania tego, że ta konsola znowu przez 10 lat będzie mogła być w sprzedaży na rynku. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Na pewno będzie kosmicznie wydajniejsza od obecnego Switcha, który jest już totalnie archaiczny, bo i dostanie prawdopodobnie wsparcie dla Ray tracing, dla DLSS-a. Zobaczymy jak to koniec końców e, będzie miało miejsce. Ja czekam z niecierpliwością, bo Switcha dwójkę z chęcią bym sobie zakupił. PlayStation 5 Pro to już zobaczymy za kilka miesięcy, bo po wakacjach czeka nas premiera tej konsoli i tutaj też będzie upscaling, ponieważ Sony planuje właśnie wrzucić e, technologię upscalingu do swojej e, najnowszej konsoli, czy też rewizji najnowszej generacji konsoli PlayStation 5 Pro. E, no... To jest oczywiste. Ta konsola będzie bazowała na RDNA 4, czyli na najnowszych rtx ach które już wspierają FSR i na bazie tego FSR-u Sony zrobi swoją technologię skalowania, taką jak FSR. No i jeszcze jeden trzeciego PlayStation 5 Pro, potężny wzrost w racingu nawet o 45%, więc... Uwspółcześniają nam się te konsole. No i ja nie mogę się doczekać, bo to jest kolejna konsola, na którą ja czekam. No i może jak finanse pozwolą, to będę sobie ją chciał kupić. Dajcie znać, czy ktoś z Was też czeka. Bo taka fajna konsola pod GTA 5, które dopiero tak naprawdę na wiosnę, ale to by było fajne, bo wiecie, wychodzi na jesieni PlayStation 5 Pro, czekamy aż po tanieje, kupujemy na Black Friday i potem czekamy 3 miesiące, wychodzi GTA 6, bierzemy urlop i. Nie ma nas. E, a Polskie Studio zapowiada gry oparte na Torgalu potonąć właśnie CD Projekt jakiś czas temu, tam były pogłoski, że miał robić grę o Torgalu, ale w końc końców chyba to nie wyszło i na sadze Pana Lodowego Ogrodu. I Torgala czytałem i przede wszystkim Pana Lodowego Ogrodu, Pana Lodowego Ogrodu bardzo dobra książka, polecam. Natomiast powiem Wam szczerze tak, no nie podoba mi się to, że jakieś takie stosunkowo nieduże zgasła mi lampa, miga mi lampa, Uff, lampy mi migają. E, że jakieś takie stosunkowo nieduże studio, no bo nie jest to... nie jest to... CD-Projekt. E, Trailer wygląda naprawdę świetnie. E, nie jest to CD-Projekt, bierze się za dwie gry AAA naraz. Oby nie było tak jak z serią Inquisitors, gdzie naprawdę tam był potężny potencjał, żeby ten Inquisitor to była gra, która absolutnie zmiecie z planszy i która będzie obok Wiedźmina i Dying Light'a, jedną z, z takich, takich flagowych, że tak powiem, produkcji polskich. No ale niestety no, tak się nie wydarzyło gra jest kiepska, ale może, może jakoś to nie zostanie zepsute no trailer wygląda przepięknie tutaj akurat bazuje to na panu lodowego ogrodu nie będę wam opowiadał o co tam chodzi, ale gra jest naprawdę ciekawa, więc polecam w sensie książka jest ciekawa, a czy gra będzie ciekawa, no trailer wygląda bardzo ładnie ale w tym momencie zrobić taki trailer wspierając się AI to nie jest jakiś no, że tak powiem rocket science, tak jak kiedyś że trzeba było zatrudniać Pana, 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 Kurczę, że mi teraz wyleciał ten, co katedrę stworzył. Eee, ja nie mogę, to taka osobistość, a wyleciało mi nazwisko. Przepraszam. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za dzisiaj. Kończymy tym optymistycznym akcentem i widzimy się w kolejnym podsumowaniu newsów, które już za tydzień. Miłego dnia, wieczoru, nocy Wam Do zobaczenia. Cześć.